Lustro dla wszystkich zakochanych z kontaktem lub bez kontaktu. Myśli, uczucia i zamiary wasze osoba pytająca i waszej osoby ukochanej, o której myślicie, za którą tęsknicie. Witam serdecznie. Dzisiaj lustro z talii dwóch tarota. To znaczy talie są talie są takie same. Dwie talie takie same. Światła i cieni. Tarot światła i cieni. Już wam pokazuję, kochani. To jest ta oto talia. Tarot światła i cieni. Dwie takie same talie po dwóch stronach lustra. I teraz tak, lewa strona to wasza osoba ukochana, prawa strona to wy, osoba pytająca. Zanim zacznę interpretację kart, które już rozłożyłam, proszę Was o nowe subskrypcje. Proszę Was o lajki z ciuszkiem w górę. Proszę Was o komentarze po tej wróżbie. Napiszcie mi pod filmikiem w komentarzach, czy to lustro z Wami rezonuje. Czy pasuje do Waszej historii. Czy odnajdujecie tutaj problemy, jakie u Was są w relacji. Napiszcie mi, jestem ciekawa, mnie to motywuje, inspiruje. Pamiętajcie o tym, bądźcie aktywni, zaznaczcie swoją obecność. Kochani, proszę Was również, jeśli jesteście zainteresowani na wróżby indywidualne, napiszcie mi e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie oczywiście na moim kanale, wyświetlam go w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach, więc zapraszam, napiszcie e-maila, ja Wam odpiszę, kiedy są wolne terminy. I napiszę Wam o zestawach moich oraz o warunkach takiej wróżby. Zapraszam. Dobrze, więc zaczynamy. Kochani, myśli Waszej osoby ukochanej. On czy ona, niezależnie od płci, to nie jest ważne. Tutaj są energie, czyli płeć, jaka by to nie była. I myśli, że jesteście tutaj jakieś smutne, rozczarowane, że czekacie, że wspominacie, że nie widzicie nowej szansy, że jesteście rozczarowane. On jest zakochany, król kielichów, czyli osoba, która zakochuje się ciągle, może szuka flirtów, miłostek. Osoba, która jest kochliwa, ale być może też powierzchowna w uczuciach. Myślę, że ma ta osoba też uczucia jakieś do ciebie. Pomimo to, że widzi ta osoba, czuje Twój smutek, Twoje niezadowolenie, Twoje rozczarowanie. Cztery kielichy to oczywiście karta apatii, samotności, tak? Ta osoba też może czuje się po stracie, po Waszym, nie wiem, jakimś zerwaniu, czy jakichś dylematach, problemach związkowych, jakaś rozczarowana, smutna, tak? Ale ma uczucia jakieś do Ciebie. Ponieważ mamy króla kielichów, no na pewno jest mu to wszystko nieobojętne. Wasze myśli. Wasze myśli to to, że wiecie, że ta osoba nie może się zdecydować, że marzy tylko, coś obiecuje, mówi, ale nie może się zdecydować lub ma więcej tutaj osób do wyboru, więcej pomysłów, więcej możliwości alternatywnych i nie może się absolutnie zdecydować. Myślicie o jakiejś podróży, o jakimś kontakcie, o spotkaniu, o wymianie wiadomości. Czekacie może na jakieś wiadomości od osoby Waszej ukochanej. Macie nadzieję, że te wiadomości będą lada dzień, że szybko się tutaj coś rozwinie, że będzie jakaś akcja, jakiś szybki rozwój. Uczucia. Schodzimy do drugiej linii, czyli czakry serca. Uczucia Waszej osoby ukochanej. Ta osoba, mamy tutaj kapłankę, coś ukrywa, ma sekrety uczuciowe, emocjonalne. Niby chciałaby ta osoba czegoś stabilnego, ale niestety jest niedojrzała, tylko pasywna. Stoi, zastanawia się, obserwuje, owszem, bada sytuację, ale nie robi żadnego, absolutnie żadnego kroku w przód, nie działa. Tylko jest bardzo pasywna, statyczna, nic nie posuwa się w tych uczuciach do przodu. Jest to osoba, w
która ma dużo jakichś sekretów, tak? Uczuciowych w kwestiach relacji. Wasze uczucia. Wy chciałybyście być podziwiane przez waszą osobę ukochaną, ale macie tutaj uczuciowe frustracje, macie tego dosyć. Wiecie, że tak jak teraz jest, nie może to dalej funkcjonować, że nic z tego nie wyjdzie i chciałybyście tutaj, widzę, wybuchnąć, nie wiem, eksplozja emocji, albo zerwać to i po prostu budować to zupełnie inaczej, na innych warunkach, ponieważ na tych warunkach teraz, tak jak to funkcjonuje, niestety nie może już tak dalej być, ponieważ jest, widzicie, pasywność tej osoby, nie rusza się to do przodu, w ogóle nie rozwija się ta relacja, także musicie coś zakończyć, wybuchnąć, nie wiem, zburzyć, tak, te struktury, które teraz są, ponieważ na tym nie można już absolutnie budować. Lub trzeba porozmawiać i w ogóle ustalić nowe reguły tej relacji. Co w waszych zamiarach? Zamiary waszej osoby ukochanej. Ta osoba nic nie robi, siedzi w swojej sferze komfortu, boi się wyjść z tej sfery komfortu, czeka, jest zajęta sobą, tak? Pomimo, że jest tutaj uczucie, jest ta osoba kochliwa, jakby fruwa cały czas z głową w chmurach, ale jest to miłość powierzchowna. Mamy tutaj pazia kielichów, czyli tutaj ten król kielichów przeistacza się w pazia kielichów, czyli osoba niedojrzała, czego nie wie, czego chce, tak? Zakochuje się być może często w wielu osobach, ponieważ mieliśmy tutaj duży wybór. Jest to osoba po prostu kochliwa, z głową w chmurach, ale bez działania, statyczna. Także i tutaj mamy jeszcze rycerza mieczy, czyli osoba, która też jest jakaś może wybuchowa, agresywna, walcząca, niby walczy o tą relację, ale znów się wycofuje, może zakochuje w innym, w innej osobie. Tutaj osoba, która być może też robi chaos w waszym życiu, niby tutaj taka atmosfera agresywności mi się pokazuje, tak? Teraz zamiary waszej osoby ukochanej. Kochankowie, tylko pożądanie. Kochankowie, ale też jest niedosyt tutaj uczuciowy. Ta osoba być może też nie ma pieniędzy, czy nie wiem, straciła pracę, czy szuka nowej pracy, szuka pieniędzy. Na zasadzie kochanków pożądanie silne. Ta osoba czuje chemię silną do ciebie, osoba pytająca, ale czuje jakiś niedosyt finansowy czy uczuciowy w tej relacji. Tutaj tylko skok w bok, tylko zdrada, tylko jakaś miłostka, tylko jakiś szybki romans, tak? To jest karta też zdrady, szybkiego numerku, ale nie wiadomo, w którą stronę to się potoczy, czy w lewo, czy w prawo, czy dobrze się rozwinie, czy źle, tak? Czy pójdzie w dobrą stronę, czy zupełnie inaczej. Także tutaj mamy kartę pełną niepewności, jeśli chodzi o rozwój tej relacji. Także tylko raczej seksualne doznania, to są zamiary tej osoby ukochanej, seksualne pożądanie, chemia, skok w bok, tylko taka przelotna przygoda. Natomiast tutaj ta osoba ma jakieś braki, deficyty i emocjonalne, finansowe może, być może wie, że nie może tobie dać wszystkiego, czego by chciała, ponieważ jest jakiś niedosyt, nędza, karta nędzarza, braku, tak? Też w waszej relacji tutaj są niedosyty, problemy, tak? Mamy. Także taki układ pełen sprzeczności, pełen niepewności, braku decyzji, pasywności, statyczności, braku działania, braku rozwoju tej relacji. Niby jest miłość, ale powierzchowna. Osoba, która czuje raczej pożądanie, chciałaby seksualnie tylko jakieś tej doznania przeżyć, natomiast jej miłość jest raczej powierzchowna, przelotna, krótkotrwała i ma być może nawet więcej tutaj osób do wyboru. Napiszcie mi, jestem ciekawa, czytam wasze komentarze z chęcią, napiszcie mi, czy się zgadza to z waszą historią, czy rezonuje ta wróżba z wami. Do usłyszenia już wkrótce.